Las jest przepięknym, naturalnym obiektem edukacji przyrodniczej i leśnej społeczeństwa, a cisza, czyste powietrze oraz bogactwo świata roślin i zwierząt jak magnes przyciągają człowieka. Lasy kujawsko-pomorskie są łatwo dostępne, przeważają w nich prześwietlone, atrakcyjne dla odwiedzających drzewostany sosnowe, co umożliwia realizowanie na terenach leśnych nietypowych lekcji przyrody. Z tej oferty bardzo chętnie korzystają grupy szkolne, dzieci i młodzieży, rodziny i turyści indywidualni. Ważnym elementem pracy każdego leśnika jest edukacja leśna. W każdym z 27 nadleśnictw położonym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajdują się obiekty edukacyjne, np. klasy leśne, ścieżki edukacyjne czy ogrody dendrologiczne, w których leśnicy uczą najmłodszych, jak zachowywać się w lesie oraz dlaczego ta przyroda jest tak ważna dla nas. Ja się cieszę osobiście, że te 20 lat edukacji, którą lasy prowadzą, bo mniej więcej tyle na szeroką skalę prowadzą, dzisiaj przez nasze obiekty rocznie przechodzi około 120 tysięcy osób, że jest poprawa w wielu obszarach, jakby na przykład czystości. Nie ma tyle śmieci, ile było kiedyś. W takim zachowaniu się w lesie, zupełnie inne zachowania, te dzieci wnoszą do rodzin, zupełnie coś nowego, one bardzo są wrażliwe i chyba najszybciej łapią te prawidłowe zachowania. Ja jestem przekonany, że dzieci i młodzież, która stworzy przyszłe rodziny, to będzie inny świat poszanowania przyrody niż jest dzisiaj. Obiekty edukacji przyrodniczej występujące na terenie całej toruńskiej dyrekcji cieszą się ogromną popularnością. Dzieci odwiedzające nadleśnictwa odkrywają miejsca na co dzień dla nich niedostępne. To jest pokój pana nadleśniczego. Pan nadleśniczy kieruje tym nadleśnictwem, decyduje o wszystkim, co robimy w tym nadleśnictwie, a obszar, który zawiaduje, jest przedstawiony na tej mapie. Zobaczcie, wielka mapa. Najmłodsi dowiadują się także wielu ciekawych informacji na temat pracy leśników. Pilnuję, żeby nikt nie krzyczał w lesie i zwierzętka nie głodowały. Karmi zwierzątka, pomaga drzewkom rosnąć, poluje i pilnuje, żeby się nikt nie spóźnił. Jeszcze ten fotel jest, proszę pani, taki wygodny i fajny. Wylosowałeś? Umiesz przeczytać? Trona przyrody. Dlaczego na terenie lasu nie wolno hałasować? No, proszę. Bo można wystraszyć zwierzęta. Pięknie. Nagroda i kręcimy dalej. W ogóle to po co idziemy do lasu? Żeby odpocząć w ciszy, tak? Aby edukacja przyrodnicza dawała jak najlepsze rezultaty, poszczególne nadleśnictwa współpracują z pobliskimi placówkami oświatowymi, organizując konkursy oraz realizując projekty ekologiczne. Thank you.
Jesteśmy w Nadleśnictwie Żołędowo. Widzę tutaj wiatę wypełnioną mnóstwem rzeczy przygotowanych przez dzieci. Co one tutaj robią? Skąd się wzięły? To jest efekt pracy dzieci i nauczycieli przedszkoli z województwa kujawsko-pomorskiego. My przez 4 ostatnie lata bardzo mocno działamy na rzecz edukacji przyrodniczej i leśnej w naszym województwie i to właśnie, co możecie Państwo tu zobaczyć, to wszystko to efekt pracy dzieci, nauczycieli, no i przyjaciół przyrody. Tutaj są zaangażowane wszystkie dzieci, od tych najmłodszych do tych nieco starszych. Tak, no tak się zdarzyło, że po 3 latach projektu dla przedszkola Leśna Skrzynia Skarbów postanowiliśmy zaprosić do współpracy też szkoły i dzięki pani Grażynie Szczepańczyk z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli mamy w tym roku wystawy szkół również i 10 szkół włączyło się do tego projektu, żeby wspomóc przedszkola i jakby tę edukację wydłużyć jeszcze o następne 3 lata. Pani pracuje na co dzień, zajmuje się edukacją przedszkolaków, w przedszkolach właśnie, nie w nadleśnictwie. Skąd zatem taka ścisła współpraca z Nadleśnictwem Żołędowo? Bardzo się zaprzyjaźniliśmy podczas projektu Leśna Skrzynia Skarbów i Młodzież Dzieci kontra Śmieci i dlatego moja obecność tutaj, można bardzo dużo zrobić, kiedy wszyscy razem próbujemy. Łatwiej, łatwiej jest właśnie nadleśnictwo. Naszym partnerem jest również Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, a także Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszcz. Edukacja bardzo dobrze koresponduje z rekreacją i wypoczynkiem na łonie natury, ale żeby była ona jeszcze przyjemniejsza i ciekawsza, stworzono atrakcyjną i bogatą infrastrukturę. Należy do niej m.in. Izba Leśna w Nadleśnictwie Tuchola, w której zgromadzono i zaprezentowano stare narzędzia pracy, wykorzystywane dawniej przez leśników. Przy narzędziach do pozyskiwania drewna zwróćcie też uwagę, że są to prace ręcznie, one były kiedyś wykonywane. Teraz mamy już potężne maszyny, harwestery, jedna osoba praktycznie pozyskuje, okrzesuje drewno. Dawniej była to bardzo trudna, bardzo ciężka praca i praca niebezpieczna. Głosy lasu. Fajna taka tablica. Często jak jesteśmy w lesie, słyszymy jakieś głosy zwierząt. Tutaj mamy rysunki, sylwetki tych zwierząt i odgłosy, które wydają. Na przykład dwójkę. Miron, jakbyś mógł wcisnąć. Dwójkę. Słuchajcie, to jest taki charakterystyczny głos, jaki wydaje jeleń szlachetny, ale na rykowisku. Mówimy, że jeleń ryczy. Takie rykowisko odbywa się we wrześniu. W ścieżkach dydaktycznych, obok tematów ogólnoprzyrodniczych, objaśniane są zagadnienia nowoczesnej, proekologicznej gospodarki leśnej, hodowli i ochrony lasu, racjonalnego pozyskiwania drewna w lesie, aktywnej ochrony przyrody i wielu innych zagadnień. Na uczestników zajęć czekają także zadania. Każdy ma zaznaczoną na szkicu w krzyżyk,
które jest jakimś gatunkiem drzewa. Na podstawie lokalizacji na tym szkicu musicie to drzewo znaleźć. Na dole macie opis tego gatunku. Jak już znajdziecie i będziecie pewni, że to jest to drzewo, przy tym drzewie wcale nie musi być tabliczki. Na podstawie opisu i lokalizacji odnajdziecie je. Później rozpoznacie, jakie to jest drzewo i z tyłu narysujecie jego sylwetkę, dobra? My szukamy teraz drzewa, które jest opisane jest zdaniami i jest pokazane jego na mapie, jego przybliżone położenie. A powiedz mi, a jaki był opis tego drzewa? Jest to najpospolitsze drzewo iglaste w Polsce i dalej no nie pamiętam. A powiedz mi, ciężko było się domyśleć z takiego opisu, co to za drzewo? Nie, nawet z tego pierwszego zdania łatwo to rozpoznać. Podobają się takie zajęcia w lesie? Tak, bardzo mi się podobają. Jest to bardzo ciekawe i lubię takie coś chodzić, zwiedzać lasy. A co, często zwiedzacie las? Wychodzicie ze szkołą właśnie na takie tereny leśne, gdzie leśnicy was oprowadzają? Ze szkołą nie tak często, ale z rodzicami można zawsze wyjść, w każdej chwili. A dlaczego warto iść do lasu? Jest tu bardzo dużo ciekawych rzeczy, można na przykład można poznać nowe gatunki drzew. Taka bardzo charakterystyczna cecha dla graba. Zwróćcie uwagę, że jego przekrój nigdy nie jest kolisty. Zobaczcie, ile on ma tutaj różnych zakamarków. Taki falowany jest, prawda? Tak jak Magda czytała, grab ma bardzo twarde drewno. I tą twardość tego drewna wykorzystywali ludzie w praktyce. Robiono na przykład kiedyś osie w kołach drewnianych od wozu, bo drewno graba się praktycznie nie wycierało, było bardzo odporne na ścieranie, bardzo twarde. Ten świerk, jak obumarł, stanowił zagrożenie dla osób zwiedzających park. Mogło się w każdym momencie złamać, dlatego wystąpiliśmy o zgodę na jego usunięcie. I taką zgodę dostaliśmy, ale pod warunkiem, że pozostawimy fragment tego świerka, żeby każdy mógł zobaczyć, jaki on był wielki, gruby i że naturalnie pomniki przyrody do swojego rozpadu zostają w terenie. A ten wyjątkowo ze względu na zagrożenie został wycięty. Nieopodal parku i siedziby Nadleśnictwa Tuchola zlokalizowana jest jedna z bardziej urokliwych ścieżek dydaktycznych na terenie Borów Tucholskich. Biegnie ona w dolinie rzeczki Stążki, przekraczając ją kilkakrotnie drewnianymi mostkami. Proszę, żebyśmy szli teraz w ciszy, w skupieniu. Uważnie się rozglądajcie. Jesteśmy w rezerwacie przyrody. Jest to rezerwat torfowiskowy, który nazywa się Bagna nad Stążką. I na tym krótkim odcinku ścieżki, bo to tylko 3 km z małym ogonkiem, zobaczycie wszystkie typy torfowisk, jakie są na Niżu Środkowoeuropejskim.
jesteście teraz na wycieczce w Borach Tucholskich. Powiedzcie mi, lubicie takie lekcje w terenie? Bardzo lubimy, ponieważ zawsze możemy dowiedzieć się czegoś nowego, poznać nowe gatunki roślin, zwierząt. No zawsze ciekawe przeżycie. A powiedzcie mi, czego się tutaj dowiedziałyście na tej wycieczce? No, nauczyliśmy się, jak wyglądają inne drzewa. Tutaj z panią zwiedzamy, pani nas oprowadza, pokazuje torfowiska. A jak nie musicie ze szkołą przychodzić do lasu, to wybieracie się same na spacery, na wycieczki? To raczej rodzinnie, rowerkiem albo po prostu spacerkiem. A dlaczego warto chodzić do lasu? Bo możemy tam odpocząć od wiekomiejskiego tłoku albo i po prostu oddychamy czystym powietrzem. Funkcja edukacyjna to jedno z zadań leśnych kompleksów promocyjnych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu posiada dwa takie obszary: Lasy Gostynińsko-Włocławskie oraz Bory Tucholskie. Leśne kompleksy promocyjne są jak gdyby liderami i takimi jednostkami, które są wzorem dla innych instytucji leśnych, jak można pogodzić i tutaj ten zrównoważony rozwój i udostępnić lasy szeroko rozumianemu społeczeństwu. Dlatego też na terenie leśnych kompleksów promocyjnych jest całe mnóstwo ośrodków edukacyjno-przyrodniczych, które praktycznie przez cały rok goszczą rzesze dzieci, młodzieży, przybliżają tutaj te tematy związane z ochroną środowiska, ale przede wszystkim z lasami. Edukacja leśna nie musi być nudna. W nadleśnictwie Wozi Woda, położonym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, jeździ specjalny meleks po ścieżce edukacyjnej. Tam dzieci dowiadują się najważniejszych rzeczy o przyrodzie i o tym, jak się zachowywać w lesie. Jedzie? Fajnie. A czego się dowiadujesz, jadąc na takiej ścieżce? O czym pan opowiada? O przyrodzie, o ptakach i o zwierzętach. A powiedz mi, taka lekcja tutaj w lesie jest lepsza niż w szkole? Lepsza. A dlaczego? Bo jest fajniej. Budki lęgowe, tak? Dlaczego one są wywieszane tutaj? Aby ptaszki mogły tam składać jajka. Tak jest. W tym harcu idzie zwolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? Twój urok mnie zachwyca. Czy chcesz być mną, czy nie, czy nie, czy nie? Czego się dowiedziałyście podczas naszej wycieczki do lasu? Jakie ptaki mamy w naszych Borach Tucholskich? A jakie ptaki mamy? Jaskółka, zimorodek, sójka, jastrząb, orzeł bielik, myszołów. Podoba taka wycieczka? Jest bardzo fajna. Mi się podoba. Bardzo. Bardzo się podoba. A co jest takiego fajnego? No bo jeździmy sobie po lesie, każdy może przyjść na taką wycieczkę przecież. No bo przecież mamy wolno od szkoły, a chyba dziecku każdemu zależy, żeby jakaś wycieczka była.
No tak, ale podczas takiej wycieczki też się trochę uczycie, czy nie? Dowiadujecie się różnych rzeczy? Wiele rzeczy o przyrodzie, o ptakach i o innych zwierzętach. Bardzo to jest fajne. Powiedzcie sami, czy można jelenia pomylić ze sarną? Jest różnica? Jest czy nie ma między jeleniem a sarną? No pewnie, że jest, słuchajcie, duża różnica, bo jeleń jest bardzo wielki. To od razu widać, że on jest duży, natomiast sarny są dużo mniejsze. A czy może ktoś z was wie, jak się nazywają te sarenki? Bo zobaczcie, jest tu też jedna bez poroża i druga z porożem. Na czym polega różnica znowu między nimi? No to jest podobnie jak z jeleniem. Kto powie? Ma jeleń rogi, a sarna nie ma. Nie, właśnie, słuchajcie, inaczej. Bo to jest tak jak u jelenia. Zobaczcie, jest samiczca, która jest bez poroża. Nazywamy ją kozą, tak? U sarny jest koza. I jest samiec, bardzo ładnie, tak? Koleżanka powie, a samiec jak się nazywa? Kozioł. Kozioł, tak. Kozioł ma poroże. Takim największym powodzeniem właśnie myślę od zawsze, od samego początku edukacji w Łosiewodzie cieszy się ten ośrodek, dlatego że on ma trochę taki charakter muzealno-wystawienniczy i jak widać są tu zgromadzone różne ekspozycje i przedmioty, które są związane z przyrodą, z historią borów tucholskich, z pracą leśnika. I to nam cały czas służy tutaj do edukacji, także na podstawie również ekspozycji sobie przygotowujemy zajęcia w ośrodku. Mamy karty odpowiednie pracy, także żeby się nasze grupy tutaj nie nudziły. Odwiedziliśmy już kilka ośrodków edukacyjnych znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Prowadzicie bardzo prężnie edukację. Jak ona działa? Mamy przede wszystkim sporo obiektów edukacyjnych. Poza trzema ośrodkami edukacji mamy kilkanaście izb leśnych i przede wszystkim ponad 40 leśnych ścieżek dydaktycznych. One są najbardziej atrakcyjną formą edukacji i propozycją dla społeczeństwa lokalnego. A więc jeśli chodzi o spotkania edukacyjne, to one mają różny charakter. Na przykład są to wycieczki do lasu, oczywiście pod opieką leśnika, który na lesie się zna. I opowiada wszystko dzieciom. Opowiada, też. Pokazuje, komentuje i oczywiście zadaje pytania. Sprawdza, co dzieci zapamiętały, czy no co młodzież zapamiętała. To jest niezwykle istotne. Ponadto są też zajęcia w tych izbach leśnych. Trochę przypominają zajęcia w szkole, ale oczywiście bez odpytywania, bez ocen. Natomiast jest sporo eksponatów zwykle, są materiały rysunkowe, farby. Są materiały przyniesione z lasu, które można ułożyć w różne kompozycje. Ponadto z takich form edukacji jeszcze mamy konkursy edukacyjne, które są ogłaszane przez nadleśnictwo, a czasami przez regionalną dyrekcję i adresowane do szkół. Są też takie formy bardziej wychowawcze, jak na przykład udział w akcji sprzątania lasu. Przy czym oczywiście tutaj dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, raczej mają one charakter symboliczny. I jest to częściej większym części poświęcone raczej pogadance, rozmowie i jakimś symbolicznym sprzątnięciu jakiegoś niegroźnego, prawda, dzikiego wysypiska śmieci na przykład. No, są też wystawy edukacyjne, często powstające właśnie z prac, które wykonują same dzieci, młodzież w konkursach na przykład,
To też jest jakaś forma edukacji. A proszę powiedzieć, czy jak prowadzicie tą edukację i mówicie dzieciom, jak się zachowywać w lesie, co one powinny robić? Ja wiem, że to są takie informacje, które one pamiętają krótko po wyjściu na pewno, ale proszę powiedzieć, czy to przynosi jakieś efekty, że potem faktycznie leśnicy, będąc w lesie, widzą, że dzieci zapamiętały i korzystają z tych zasad, które oni im przedstawili? Czy jedno jest pewne, że dzieci, które biorą udział w tych różnych formach edukacji, na przykład takich jak sprzątanie lasu, już nigdy śmieci do lasu nie wywiozą. Mhm. To jest ewidentne. Tak samo te dzieci, które się spotykają z nami na zajęciach, gdzie mówimy o zagrożeniach lasu, takich jak na przykład pożary, mhm. jak na przykład te śmieci, które zagrażają zwierzętom, prawda, na różne sposoby, leśnym zwierzętom. Te dzieci, ta młodzież, ci dorośli, którzy biorą udział w tych spotkaniach, z całą pewnością zmieniają swoje zachowanie albo utrwalają się w tych dobrych, no, powiedzmy sobie, zasadach zachowania i pobytu w lesie. Natomiast zawsze w społeczeństwie jest jakiś niewielki procent mhm. ludzi, którzy nie trafią do tej edukacji, którzy no, te szkody w lesie czynią, źle się zachowują, głośno się zachowują. Do nich staramy się też dotrzeć oczywiście i mamy nadzieję, że poprzez te różne formy edukacji, to już jest zauważalne, tych szkód w lesie, tych zagrożeń dla lasu będzie mniej. Będzie mniej, no to mam nadzieję, my idziemy dalej cieszyć się pięknym, czystym lasem.